zapanowania króla Heroda oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem ludzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła największa spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a ona gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu. Ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy ze śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Drodzy, Chrystusie Panu, bracie i siostry, przeżywamy doroczną uroczystość objawienia Pańskiego. Epifanie, czyli objawienie się Jezusa światu. W osobach mędrców są reprezentowane ludy całego świata, wszystkich języków i krajów, które wezwane przez Pana wyruszają w drogę, by adorować, oddać hołd nowo narodzonemu w Betlejem. Arcykapłani i uczeni w piśmie, którzy przebywają blisko groty, nie robią ani kroku w jej kierunku. Mędrców wiedzie gwiazda, która zachęca ich do wyruszenia i oświetla ich drogę wiodącą do tego szczególnego celu. Kapłani i uczeni w piśmie znają dobrze Biblię. Są wiedzą, gdzie przepowiednie wskazywały miejsce narodzenia króla izraelskiego. Nie potrafią jednak powiedzieć Herodowi niczego ponad zwykłą prorocką informację. A ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła najbliższe spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Mamy więc do czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej strony widzimy tajemniczą gwiazdę, która jest przewodniczką spotkania trzech bogów ze Zbawcą. Z drugiej zaś strony mamy Biblię, odczytywaną i nauczaną przez starotestamentalnych kapłanów i uczonych w piśmie w taki sposób, iż nie można podać Herodowi niczego poza niewyraźną informacją. Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się posłusznie prowadzić gwieździe. To ważne, by nauczyć się obserwować w naszej codzienności znaki, przez które Bóg do nas mówi, wzywa nas i nami kieruje.
Mędrcy przynieśli w darze Jezusowi królewskie dary. Złoto, kadzidło i inne. Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne, wartościowe. Oznaczało godność Jezusa jako króla. Kadzidło było używane w świątyniach podczas składania ofiar jako symbol modlitwy. Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to balsam, którym namaszczano zmarłych, a dodany do wina wzmacniał je. Taki napój podawano skazańcom. To zapowiedź męki Pana i jego pogrzebu. Jezus otrzymał więc złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę jako człowiek. Na pamiątkę tych darów zaczęto święcić w kościele złoto, kadzidło i mirrę. A z czasem wprowadzono także błogosławieństwo kredy. W polskiej tradycji, tradycja polska jest taka, że po powrocie z kościoła kadzidłem okazamy nasze domostwa, by uszczec je przed wpływem złych sił, a poświęconą kredą wypisujemy na drzwiach domu cyfry danego roku, które poprzedzają słowa chrześcijańskie noworocznych życzeń. Niech Chrystus błogosławi temu domowi. W języku łacińskim Chrystus Massionem Benedica. Chrystus błogosławi to mieszkanie. Ewangelia uściśla, że mędrcy po spotkaniu z Jezusem inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Taka zmiana trasy może oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy spotykają Chrystusa, by stać się prawdziwymi czcicielami, jakich On pragnie. To pociąga za sobą naśladowanie Jego sposobu działania, czyniąc siebie ofiarę żywą, świętą i Bogu przyjemną. Jeden ze współczesnych teologów podkreśla, że to, co Bóg w noc Bożego Narodzenia szeptał do ucha, Epifania chce głosić z taków świata. Stajnia z Betlejem nie jest kościelnym terenem prywatnym i dzisiaj została określona jako dobro wspólne wszystkich ludzi. Chrześcijaństwo przynosi Boże zbawienie wszystkim, bo Chrystus jest prawdziwym Synem Boga Żywego. A ostatecznym sensem powołania chrześcijańskiego jest to, aby ludzie znaleźli drogę do Chrystusa.